Proszę Państwa, teraz zapraszam do zabrania głosu pana NIKT, czyli Tomasza Grygucia. Witam serdecznie, Tomku. Proszę Państwa, to będzie... Ja będę siedział. Tu jest zamknięte. Do widzenia, panie profesorze. Proszę Państwa, będzie to prelekcja pod tytułem Wrogowie i przyjaciele. Polityka zagraniczna sanacji. Proszę bardzo, Tomasz Grygoć, czyli pan NIKT. Przynieście wody? Tam. Poproszę. Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję serdecznie za zaproszenie ze strony Rafała. Amatora, który w sposób amatorski zajmuje się polityką historyczną. Generalnie nie ma mikrofonu, więc będę mówił głośniej. Ogólnie rzecz biorąc, interesuje mnie dla Państwa, którzy mnie nie znają, interesuje się przede wszystkim polityką zagraniczną i szeroko pojętą, użyję nielubianego przeze mnie słowa, geopolityką. Podjąłem się tutaj wyzwania z szybkiego zrecenzowania polityki polskiej zagranicznej, obozu sanacyjnego i tego, w jaki sposób były wytyczane przede wszystkim cele polskiej polityki zagranicznej i w jaki sposób polska polityka zagraniczna była prowadzona. Z zainteresowaniem słuchałem tutaj wypowiedzi moich przedmówców. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia geopolityki, zrzucenie Piłsudskiego, zacznę od początków, krótko, początków państwowości polskiej w 1918 roku. Z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia interesów niemieckich, dla mnie zrzucenie Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada było po prostu logiczną konsekwencją zabezpieczenia interesów państwa niemieckiego przez niemiecki sztab generalny. Logicznie rzecz biorąc, najkrócej rzecz ujmując, Piłsudski w Warszawie musiał być, do Warszawy musiał być zrzucony tak jak Lenin poprzez Finlandię do Piotrogrodu, z dwóch względów tylko i wyłącznie. Z pierwszego względu dlatego, że Niemcy dokładnie, znaczy w ogóle w polityce zagranicznej, w geopolityce najważniejsze są najprostsze rzeczy. Polityka zagraniczna każdego poważnego państwa sprowadza się do bardzo... musi być wyrażana zawsze najprostszymi sformułowaniami, najprostszymi interesami. W tym wypadku Niemcy miały dwa interesy, żeby zrzucić tutaj pana Józefa na obszar Wisły. Pierwszy to oczywiście zabezpieczenie najważniejszej rzeczy dla Niemiec, czyli bezpiecznego powrotu znacznych sił niemieckich ze wschodu. Przypomnijmy, że jeszcze w październiku znaczące zgrupowania niemieckie były na wschodzie, w związku z tym sztab generalny musiał mieć tu i w obszarze Wisły spokój. Musiał mieć po prostu spokój, polityczny spokój, dzięki któremu będzie można wycofać w sposób bezpieczny ze wschodu poprzez Polskę do Niemiec znaczące siły wojskowe niemieckie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz bardzo istotna, polityczna, nie tylko wojskowa, to to, że Niemcy, sztab generalny i wojsko niemieckie obawiało się jednej rzeczy, a mianowicie obawiało się tego, że działanie zwrotne dżumy, która została zrzucona na Rosję, czyli bolszewi, zagrażająca poważnie państwowości niemieckiej, może także objąć swoimi działaniami obszar Wisły. Niemcy po prostu obawiali się, że towarzysze Piłsudskiego, którzy w przeważającej części to środowisko legionistów, socjalistów, tak naprawdę część z nich byłaby chętna, żeby tutaj nad Wisłą powstało, naprawdę później powstało, państwo takie socjalistyczne z odchyleniem bolszewickim, ale Niemcy doszli do wniosku, że bezpiecznie będzie umieścić tutaj nad Wisłą swojego człowieka, który zabezpieczy Niemcy taką quasi strefą buforową, takim obszarem buforowym przed działaniami klasycznie bolszewickimi, klasycznie komunizującymi i po prostu powstanie państwo i będzie tutaj zabezpieczone to poprzez człowieka sztabu generalnego niemieckiego, który odpowiednio przeciwstawi się także wpływom bolszewickim w obszarze Wisły, co zagrażało oczywiście państwowości niemieckiej. Więc to dla mnie jest jakby tutaj te początki z 10 listopada dla mnie są oczywiste. Co do sposobu prowadzenia polityki zagranicznej przez obóz sanacyjny, szeroko pojęty, to powiedziałbym tak, jeżeli chodzi,
Nie znam się na innych dziedzinach, ale jeżeli chodzi o wojskowość, o dziedzinę wojskowości, dziedzinę polityki zagranicznej, to powiedziałbym, że jeżeli chodzi o dobór kadr, wytyczanie celów strategicznych i kierunków strategicznych, to nazwałbym to sposób prowadzenia tejże polityki skrajnie amatorskim. Mógłbym się mylić, ale konsekwencja tejże polityki jest wszem i wobec i ogólnie znana. Doprowadziło to do upadku państwa polskiego. Do upadku państwa polskiego ja to nazywam de facto, do stanu, w którym tkwimy do dziś, czy ja nazywam to niepodległością w spoczynku. To jest niepodległość w spoczynku. Znaczy my jesteśmy, polityka Beka, polityka Piłsudskiego, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, doprowadziła do upadku państwa polskiego, a w tym stanie tkwimy w sposób dla mnie niezmienny od 1939 roku. Posiadamy obecnie państwo pozornie własne. W ogóle mój wykład proszę traktować jako z silnymi analogiami do współczesności. Ja postaram się podawać tutaj takie przykłady, które mają silne odniesienie nie tylko do ostatnich rządów, dwuletnich rządów tak zwanej dobrej zmiany, ale w ogóle do polityki polskiej z 1939 roku, po 1989 roku. Ja tutaj spotkałem się z taką uwagą jednego z prelegentów, jeszcze odbyłem z nim krótką rozmowę, on obawiał się, że to jest niedobry czas mówić teraz o dekonstruować mit Piłsudskiego, co jest niezmiernie łatwe. Znaczy dekonstruowanie mitu Piłsudskiego jest po prostu niezmiernie łatwe i tutaj obiekcje niektórych panów, że tutaj jak to, że obawiamy się o to, czy zostaniemy dopuszczeni. Panowie, no jakby jesteśmy w trzecim obiegu i skupmy się na tym, że mamy po prostu robić swoje. Ja traktuję dekonstrukcję mitu Piłsudskiego jako taką robotę na rzecz uwolnienia Polaków i Polski, oczywiście z takiego toksycznego mitu. Drugim takim próbą takiego konstrukcji takiego mitu, zupełnie nieudaną, ale bardzo zbieżną do figury politycznej i biograficznej Piłsudskiego, to był próba zbudowania mitu tu w obszarze Wisły Wojciecha Jaruzelskiego. Tylko ta próba po prostu została zdyskredytowana i nie wyszła całkowicie po 1989 roku, czyli Wojciecha Jaruzelskiego, czyli pierwszego prezydenta III RP. Krótko rzecz krótko jakby nie chcę przynudzać, skupię się tylko krótko, jakby zdefiniuję i błędy, i główne cele polskiej polityki zagranicznej lat 1918-39. Przede wszystkim tak, polska polityka zagraniczna przede wszystkim starała się oprzeć kilku bardzo groźnym zjawiskom, na które poniekąd mogła mieć wpływ, a de facto nie miała. Przede wszystkim pierwszym groźnym zjawiskiem dla polskiej polityki zagranicznej to było Rapallo. Dla mnie taki traktat brzeski bis, jakby z drobnymi korektami z 22 roku, czyli dogawor sowiecko-niemiecki. Potwierdzany później w Berlinie w 26 roku, dojście do władzy Hitlera nic tutaj nie zmieniło, ponieważ w 33 roku Hitler dalej potwierdzał te zapisy, stypulacje z Rapallo, które zostały później skonsumowane w taki sposób pełny, moim zdaniem, najwybitniejszą akcją dyplomatyczną XX wieku, czyli układem Hitler-Stalin z sierpnia 1939 roku. Druga rzecz, która zagrażała Polsce i przeciwko której Polska grała, to oczywiście Locarno. Czyli dogadanie się Zachodu z Niemcami, że zabezpieczamy sobie obszar Zachodu Europy, a Wschód zostawiamy sobie po prostu, jak to Hitler nazywał, wolnych gier. Druga rzecz to, trzecia rzecz, przeciwko której Polska występowała, to Warszawa zdecydowanie występowała przeciwko i bała się idei tak zwanej dyrektoriatu mocarstw, czyli gry wielkich mocarstw, która została skonsumowana w między innymi, której symbolem jest między innymi Monachium. Następna rzecz, przeciwko której Polska występowała, to idea bezpieczeństwa zbiorowego, czyli to był pomysł Francji i Związku Sowieckiego na stworzenie bloku państw pod patronatem sowiecko-francuskim na wschodzie jako zabezpieczenia przeciwko wpływom niemieckim, z oddaniem rzeczywiście w istocie Europy Środkowo-Wschodniej pod wpływy sowieckie.
To była później tak zwana idea Paktu Wschodniego. Błędy, które doprowadziły do upadku Polski, błędy polityki zagranicznej, błędy polityki Piłsudskiego i Beka, rzeczywiście dotyczą spraw fundamentalnych i pozwoliłem streścić je w sześciu punktach. Jeśli Państwo pozwolą, to szybko tylko to zreferuję i przejdę później jakby do innych także ciekawych rzeczy. Błąd pierwszy polegał na tym, że w dynamicznie rozwijającej się sytuacji politycznej w Europie w latach 30., zwłaszcza po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, o dziękuję za zegar, polskie elity popełniły duży błąd, a mianowicie zakładały, że tak zwana rewolucja Hitlera, w ogóle podoba mi się określenie na państwo sowieckie i na państwo niemieckie pod władzą Hitlera jako państwa nowego typu. Więc Warszawa zbyt długo sobie pozwalała myśleć, że rewolucja Hitlera będzie przede wszystkim skupiona do wewnątrz, że nie będzie wystarczająco szybko ekspansywna. Przejawiała tendencje ekspansjonistycznych, to był duży błąd. Drugi bardzo ważny błąd, bardzo duży błąd, wynikający z ograniczeń intelektualnych, biograficznych, ludzi odpowiadających za politykę zagraniczną, to brak zrozumienia w ogóle głębi i celów strategicznych Niemiec hitlerowskich, czyli Adolfa Hitlera. Polacy, ja powiem tak, kiedy zacząłem zastanawiać się nad sposobem prowadzenia, tworzenia polityki zagranicznej przez Polskę, państwo stosunkowo duże, przyznaję, no to było poważne dosyć państwo, przez Józefa Piłsudskiego, a później przez Józefa Beka, to zawsze mnie przejmowało to, że po pierwsze, ona była tworzona w sposób taki bardzo elitarny, czyli o wszystkim decydował Piłsudski, zazwyczaj jakby traktował tych swoich ludzi w sposób protekcjonalny i tylko on tak naprawdę znał się, on się rozeznawał na tej głębi polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna jest bardzo, tak naprawdę była bardzo prosta. On nie wychował w ogóle poważnych następców poprzez prowadzenie w taki sposób głęboko indywidualny, nie wychował odpowiednio swoich następców, którzy mogliby prowadzić na odpowiednim poziomie politykę zagraniczną po jego śmierci. I czyli tak, elitarność, w złym tego słowa rozumieniu, hermetyczność, no on tylko po prostu wydawał dyrektywy. De facto proszę zauważyć, że jak bardzo niewiele wiemy na temat poważnych rozmów na temat polityki zagranicznej, dyskusji, które mogłyby prowadzić elity państwa polskiego, bo wiemy bardzo niewiele. Po pierwsze wiemy, że były tak zwane, Piłsudski pod koniec swojego życia powołał do życia tak zwane laboratorium, czyli elitarne ciało, w ramach którego rozważano, czy Niemcy, czy Rosja staną się szybciej wrogami II Rzeczypospolitej, wystąpią zbrojnie. Później te badania były prowadzone także przez marszałka Rydza Śmigłego pod nazwą Interna. I kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób, dlaczego Piłsudski, a później Beck fatalnie prowadził swoją politykę także zagraniczną pod względem wyznaczania celów strategicznych, o których zaraz jeszcze dokończę, jakie to były błędy strategiczne, ale też fatalnie prowadził pracę ze swoimi najbliższymi współpracownikami, czyli z ambasadorami. Często wydawał im decyzje, podawał im swoje kierunki, które mieli później prowadzić w państwach, często przed tym, zanim wsiedli do pociągu. Dla mnie to wszystko, z początku myślałem, że to jest sposób prowadzenia polityki, jeżeli chodzi o Piłsudskiego i Beka, wynikający z prac w konspiracji, bo najczęściej się tak mówi, że marszałek prowadził politykę zagraniczną, o wielu sprawach nie mówił, dbał o dyskrecję, to samo robił Bek. I myślałem kiedyś z początku, że tak, to jest dobre wytłumaczenie ze względów na obawę przed przeciekiem informacji, ze względu na obawę co do lojalności swoich współpracowników, ale z biegiem lat zrozumiałem, że to nie jest właściwa interpretacja, a mianowicie to był sposób prowadzenia polityki, sposób wytyczania także swoich celów, który związany jest z inną pracą innych tajnych związków, nie konspiracji takiej PPS-owskiej i tak dalej, tylko związany z lożą masońską.
To jest moje zdanie, że generalnie taki sposób prowadzenia polityki zakryty, hermetyczny, związany jest po prostu z takim myśleniem i działaniem na sposób innego tajnego związku, czyli po prostu masonerii. Czyli fundamentalnym błędem Becka i także z biegiem lat Piłsudskiego był brak zrozumienia głębi i tego, do czego chciał dążyć Adolf Hitler. Mam tutaj na myśli przede wszystkim słynną jego rozmowę, jeżeli chodzi o cele i sugestie niemieckie z jesieni 1938 roku i później to, co się działo na początku 1939 roku. Następny błąd strategiczny to brak zrozumienia w ogóle polityki Sowietów i w ogóle Sowietów i Stalina. Zbyt dużo gdzieś pogardliwego, wywyższającego stosunku wobec Stalina. Przypomnę, że Beck, który był pierwszym ministrem spraw zagranicznych, który przyjechał do Moskwy. To był pierwszy minister spraw zagranicznych, który odwiedził Moskwę w lutym 1934 roku, kiedy Sowieci byli wystraszeni podpisanym paktem polsko-niemieckim w styczniu 1934 roku, zaprosili po prostu Becka do Moskwy. To Beck oczywiście w ramach takich pryncypiów i takiej gdzieś pokazania pogardy dla komunistów nie spotkał się ze Stalinem. W ogóle dla niego to nie było oczywiste, że trzeba się spotkać z Józefem Stalinem, ponieważ oficjalnie nie zajmował on żadnego wysokiego stanowiska w ramach elity sowieckiej. Właściwie do końca wierzono i w analizach, w przeważającej większości, w analizach politycznych, w analizach wywiadowczych, że Sowiety owszem ruszą do wojny, ale w drugiej fazie wojny. Co jednoznacznie wskazywało, że należałoby się skupić na odcinku zachodnim, co było oczywistym błędem, ponieważ Sowieci zrobili to, co zrobili. I drugi błąd strategiczny to oczywiście wiara, że Zachód ruszy w 1939 roku i odpowiednio zachowa się w ramach powziętych na siebie zobowiązań. To był następny błąd strategiczny polskiej elity. Następny błąd to posiadanie takiej pewności przez Becka, że Berlin będzie chciał, aby Polska była nadal całkowicie niezależną osłoną, barierą, forpocztą, ubezpieczającą Niemcy od wschodu. Po 1935 roku ja bym raczej już nie miał takiej, Warszawa nie powinna mieć żadnych złudzeń co do wzrastającej roli i znaczenia Niemiec. Wszyscy inni poważni gracze wiedzieli, że z Niemcami trzeba się dogadywać i w jakiś sposób się układać, ponieważ Niemcy są aspirującym i powracającym do gry wielkim mocarstwem, który nie tylko będzie chciał zmienić stosunki międzynarodowe w Europie, ale w ogóle na świecie. I tego w ogóle Polacy nie potrafili, to jest załamujące, że Polacy w ogóle nie potrafili tego zrozumieć. Kiedy Ribbentrop do Lipskiego zwrócił się w październiku 1938 roku, żeby ułożyć się, to ładnie nazywali Gesamtlösung, żeby zamknąć te wszystkie sprawy, które dla Niemców były tak naprawdę kwestiami ważnymi, ale drugorzędnymi, ponieważ to byli poważni gracze. Oni chcieli zająć się po prostu nowym porządkiem światowym. I dla nich kwestia, Göring mówi, że panowie, nam nie chodzi naprawdę o ten Gdańsk, a nie o ten korytarz, co do którego moglibyśmy się dogadać. Musimy mieć świadomość, że ja będę starał się szybko kończyć, więc troszeczkę mogę być chaotyczny w tym, co mówię. Musimy pamiętać, że jedynym państwem i jedynymi elitami władzy państwa poważnego na całym kontynencie niemieckim, który poważnie podchodził do Polski, to był tylko jeden kraj i elity jednego kraju. Były to Niemcy. Adolf Hitler de facto już wiemy dzisiaj, że po pierwsze w 1938, w 1938 roku chciał pójść w jego mniemaniu na rękę Polsce. My nie mogliśmy ugrać, panowie, proszę państwa, my nie mogliśmy ugrać więcej ponad to, co mogło nam zaoferować i oferowało państwo aspirujące mocarstwo światowe i hegemon regionalny, czyli Niemcy. Co Hitler chciał nam dać? Właściwie wszystko, do czego polityka polska i Beck dążyła. Przede wszystkim uznanie granic zachodnich. To dla Niemców było w ogóle szokiem, tylko Hitler mógł to zrobić i Hitler chciał to zrobić. Hitler chciał uznać, że Wielkopolska, dobra, korytarz, Wielkopolska, dobra, to już jest polskie.
Polacy do tego dążyli. Polska polityka dążyła po prostu do uznania granic, żeby mieć pewność, że nie będzie rewizji granic zachodnich. Chciał zawrzeć pakt, bo układ z 34 roku, ze stycznia 34 roku był tylko deklaracją o niestosowaniu przemocy, czyli w gradacji układów międzynarodowych był bardzo niski wobec paktu czy układu itd., itd. To była tylko deklaracja o niestosowaniu przemocy. Chciał podpisać poważny pakt na 25 lat z Polską. No i na miły Bóg, ten Gdańsk, który i tak nie był polski, chciał uznać całkowicie prawa Polski do swobodnego przepływu towarów, celnych kwestii itd., itd. Polacy nie mieliby, Polacy w optyce Niemiec nie mieliby żadnych tam problemów z używaniem portu gdańskiego. W optyce niemieckiej było to, proszę zrozumieć, że to naprawdę było bardzo dużo. To naprawdę było bardzo dużo. Polacy nie i Polacy skupieni tak jak dzisiaj na takich wąskich swoich, na wąskiej optyce, no bo po prostu nie mieliśmy poważnych polityków u władzy. Beck nie był poważnym politykiem. Oni byli skupieni, biedaczki, stymulowani byli, zaraz powiem, przez graczy zewnętrznych na Gdańsku, cały czas ten nieszczęsny Gdańsk. Niemcy naprawdę już mieli dość gadania z tymi durniami polskimi o Gdańsku. I o tym korytarzu pomorskim. Musimy mieć oczywiście świadomość, że wtedy, kiedy w październiku 20, pod koniec października, kiedy Niemcy powiedzieli o tym korytarzu, to Polacy, to nie, ja myślałem, że Polacy po prostu jak to Polacy, schowali się i czekali po prostu, co tu odpowiedzieć tym Niemcom. Nie, MSZ przedstawiał, departamenty prawne przedstawiały Beckowi, prezydentowi i sztabowi generalnemu prawne rozwiązania, prowadzono dyskusje z Niemcami na temat tego, w jaki sposób przeprowadzić ten korytarz, czy to miała być autostrada, co już było do zrobienia i Niemcy nawet by poszli nawet na to na rękę, żeby zrobić to na specjalnych filarach, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ta dyskusja była i trwała między Polską a Niemcami w sposób zakryty. Oczywiście nie ujawniano nic, było przecież opinii publicznej. Całość oczywiście została ujawniona nie przez nikogo innego, ale przez Adolfa Hitlera pod 29 kwietnia, kiedy już było dawno po wszystkim, w czasie jego przemówienia. Polska opinia publiczna, tak jak dzisiaj była utrzymywana w stanie takiej śpiączki fenomenalnej i nagle, kiedy już się wszystko wysypało, bo zawsze pamiętajcie Państwo, że zawsze ktoś nas musi wysypać, Polskie durnie, jak Beck, idiota, jak pojechał do Londynu, od razu, świńskim swędem, kiedy 19 marca Chamberlain, 4 dni po zajęciu Pragi przez Niemcy, stwierdził na posiedzeniu rządu, dobra, to teraz trzeba użyć Polaczków do naszej gry, 19 marca. Przepraszam, że przybija jakby teraz przeze mnie żal i pogarda dla tamtejszych elit, ponieważ jak patrzę na nas tutaj i teraz i że po tylu latach musimy o tym mówić, to i mój żal i pogarda także wynika z tego, że wiem, w jakim stanie jest teraz obecny nasz kraj. Ponosimy cały czas konsekwencje tamtych decyzji. 19 marca Chamberlain mówi, dobra, to trzeba użyć teraz tych, nie mamy innego sposobu, jak wybrnąć z sytuacji, a mianowicie, no kurczę, będę musiał złożyć te deklaracje jednostronne o gwarancjach na rzecz Polski, co zrobił 31 marca, o czym wiemy. To już był koniec Polski. Znaczy dla mnie 31 marca i gwarancje angielskie, to już był koniec Polski. Beck jedzie do Londynu, Anglicy fenomenalnie, tak jak Macierewiczowi, Tomaszowi Szatkowskiemu, pokazują tam te swoje lotniskowce, biorą go na statki. Polacy zawsze tak cmokali dumnie z tego, że jadą do Londynu i ten Londyn zawsze był dla nich niezmiernie ważny. Już Rafał, jeszcze poproszę jeszcze czas, jeśli mogę. Okej? Okay? Więc pojechał do Londynu i chcieli... Minut. No tak, z 5 minut po prostu. Ale nie więcej. No tak, jeszcze ponegocjujemy. I kiedy 7 kwietnia została podpisana deklaracja o wzajemnej współpracy, Anglicy, czego Polacy nie chcieli uczynić, wysypali Polaków za pomocą konferencji prasowej dzień wcześniej, 6 kwietnia, no bo tak się robi, tak się gra w ogóle wobec gracza słabszego. I Beck wtedy był w ogóle bardzo dumny i szczęśliwy. Pamiętam, że to był Wielki Piątek, wracał pociągiem do Warszawy, pił wtedy whisky w pociągu i był bardzo szczęśliwy z tego, że udało mu się załatwić Anglię, znaczy wciągnąć Anglię do wielkiej rozgrywki. Oczywiście nie rozumiał, że ta deklaracja, standardowa deklaracja podsunięta mu do podpisu przez Anglików była po prostu tylko i wyłącznie użytecznym narzędziem do wrzucenia Polski do rozgrzanego pieca. To jest oczywista oczywistość.
Charakterystyczne jest to, że w Brukseli wsiada na chwilę do pociągu, nie zdążę o tym więcej powiedzieć, inny ukryty gracz, bo chciałem od tego zacząć swoją wypowiedź, że mamy zawsze dwóch ukrytych, mamy tych jawnych i poważnych graczy. Poważnym graczem wobec Polski były dla mnie tylko jeden i wyłącznie kraj, Niemcy. Adolf Hitler był jedynym poważnym mężem stanu i politykiem zagranicznym, który poważnie podchodził do interesów i do celów Polski. Dla mnie to jest zupełnie oczywiste. Jakby wybudźmy się z tej śpiączki. Pan Marek Kornat pisze książki o polityce zagranicznej Becka, o polityce zagranicznej Piłsudskiego i on pisze te książki cały pogrzeb na nic, dlatego że on chwali Becka i chwali Piłsudskiego. Ja jeszcze skończę swoją wypowiedź cytatami z pana Kornata. A mianowicie bardzo dobrze się stało, że Polska jednak dała, on inaczej oczywiście to pisze, dała się wrzucić do rozgrzanego pieca i nie poszła za Niemcami. W ogóle nie rozumiał ten człowiek, mój rówieśnik zresztą, on jest moim rówieśnikiem. W Brukseli dosiada się do pociągu ukryty gracz, bo musimy pamiętać, że oczywiście, że o Anglii to wszyscy się zgodzimy, wiemy, rozumiemy znaczenie Wielkiej Brytanii, rolę i znaczenie, jeżeli chodzi o wrzucenie Polski do rozgrzanego pieca. To jest zrozumiałe. Nie było żadnej zdrady w sierpniu, nie było żadnej zdrady. Wrzesień nie był żadną zdradą Zachodu. To tylko i wyłącznie polscy naiwniacy i durnie, skończeni durnie. To nie jest tak, że ja ex post mam tę wyższość, że mogę sobie wypowiadać się w sposób pogardliwy na temat polskich elit, bo one nie miały wiedzy na ten temat. Nie, wystarczy sobie poczytać pamiętniki Ciano, pamiętniki Gafenku, pamiętniki ludzi z tamtych czasów, gdzie wszyscy rozumieli, o co chodzi, tylko Polacy nie. Wszyscy. Rumuni wiedzieli, Grecy rozumieli, ja naprawdę czytałem pamiętniki poważnych ludzi. Amerykanie wszyscy wiedzieli o co chodzi, tylko Polacy nie. Oczywiście, że wynika to z ograniczeń intelektualnych polskich elit, możemy sobie mówić, że wynika to z tego, że w XIX wieku nie posiadaliśmy własnego państwa, bla, 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 bla. Już mówię, kto wsiadł, a mianowicie do Brukseli, wpada do pociągu i chce się dowiedzieć, co było i jak było? No superambasador amerykański na Europę, czyli William Bullitt, Żyd amerykański, wybitny mason, pierwszy ambasador amerykański w Związku Sowieckim, koleś, który naprawdę wiedział, o co chodzi i on się chciał dowiedzieć, jak było, czy wszystko poszło dobrze, czy wszystko idzie tak, jak Waszyngton, jak Franklin Delano Roosevelt, którego jestem wielkim fanem, ponieważ moim zdaniem jest wybitnym zbrodniarzem, wybitnym strategiem, człowiekiem o wiele bardziej inteligentnym i przebiegłym niż Józef Stalin. I Bullitt wsiada do pociągu do Becka i się pyta, jak było, czy wszystko w porządku? I uspokojony wysiada, yes. Zacytuję Państwu, na zakończenie. Ale nie, poczekajmy, bo jeśli Państwo pozwolą, jeśli Państwo ale są zainteresowani, dwie, to jeszcze dwie osoby. Nie chcę zajmować czasu. Beck, musimy pamiętać, że oczywiście ukryta rola Stanów Zjednoczonych jest niezmiernie ważna, mało opisywana. Ja zajmę się tym w swojej książce Stowarzyszenie Umarłych Bandytów, gdzie będę opisywał i rolę Amerykanów, rolę zakulisowych, ukrytych graczy, którzy doprowadzili do upadku państwa polskiego. Jest ich naprawdę sporo, bardzo ciekawych. To jest Carton de Viard, Somerset Beaumont, mnóstwo jest pięknych, malowniczych postaci, Jakub McCohin, o których my albo mało, albo niewiele wiemy. Amerykanie cieszyli się zawsze przed 1939 roku, po pierwsze, wielką sympatią Warszawy. Wiemy z raportów wojskowych, wywiadu wojskowego amerykańskich, że sztab dwójka Polska była otwarta dla Amerykanów, naprawdę. Była naprawdę bardzo otwarta. Druga rzecz, że w ogóle nie ma wydanych po polsku pamiętników Antonego Drexlera Biddla. Proszę sobie je poczytać, bardzo ciekawe rzeczy. Damdusery są niesamowite. Drexel Biddl, taki super ambasador w Warszawie. Ambasador amerykański w Warszawie. W ogóle ambasadorowie amerykańscy mieli naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie drzwi dla nich były otwarte. Wszystko to, czego chcieli się dowiedzieć, Polacy im podawali, bo Amerykanie to naprawdę nasi sumieni, kochani przyjaciele. Uwaga, a jak bardzo ważne dla Waszyngtonu było to, żeby wszystko na kontynencie europejskim szło po myśli, czyli szło ku wojnie. To niech tylko świadczy przykład, że Beck, kiedy był w Londynie i załatwiał przecież tam bardzo ważne rzeczy, 6-7 to była kilkudniowa wizyta, miał czas, żeby spotkać się z następnym superambasadorem, człowiekiem, który jest niezmiernie interesujący i o którym też warto napisać całą książkę, czyli z Józefem Kennedym, ojcem przyszłego prezydenta, człowiekiem, który także aspirował, chciał kandydować na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I co nam nasz mistrz Beck mówi do pana Józefa? Zacytuję to Państwu, do pana Józefa Kennedy'ego.
Otóż wyznaje on panu ambasadorowi, że zawsze szukał w polityce metod najprostszych, bo on zawsze jest tak, że najprostszych, on taki konkretny facet. Stosował maksymalne wysiłki, aby utrzymać dobre stosunki z Niemcami i jeśli chodzi o Polskę, te same stosunki stosowane będą w dalszym ciągu. Gdyby istniała jakakolwiek możliwość porozumienia z Niemcami, to zawiadomi o tym z pewnością, tu cytat, naszych przyjaciół od dzisiaj Anglików i naszych przyjaciół od zawsze Amerykanów. Mógłbym tutaj, oczywiście, że tak, sprawa polska, Polacy nie rozumieli tego, że II wojna światowa rozpoczęła się w marcu 1939 roku. Sprawa polska już była zamknięta wtedy, kiedy Chamberlain złożył nam jednostronne, takie, ja to nazywam, przepraszam, proszę mi wybaczyć mój język, scwelenia angielskie. Oni to zrobili wobec, po pierwsze, Polski, wobec Rumunii i przede wszystkim wobec Turcji, ale jak Turcja się o tym dowiedziała, to się Turcy, będąc poważnym krajem, totalnie wystraszyli i powiedzieli zaraz, my nie chcemy waszych gwarancji, jeżeli już, to coś za coś, chcemy konkretnego, dwustronnego sojuszu albo paktu wojskowo-politycznego i do tego doszło już po wybuchu II wojny światowej, bo Turcja to poważny kraj. Anglicy generalnie chcieli skonstruować tutaj porozumienie z Polską było takim, Polska była sojusz, tak jak dzisiaj dla, musimy pamiętać, że dokładnie tak jak dzisiaj dla Amerykanów, Polska była tak zwanym sojusznikiem zastępczym. Prawdziwym sojusznikiem i dla Chamberlaina, w moim przekonaniu wybitnego premiera angielskiego, warto także o nim napisać książkę. Anglicy dzisiaj oceniają go jako naprawdę sprawnego i dobrego premiera, bardzo słusznie zresztą. I dla Chamberlaina, i dla Churchilla głównym sojusznikiem i celem była Rosja. Rosja, tak zwany Grand Alliance, czyli przede wszystkim dążono do tego, żeby dogadać się, jeżeli mamy problem z Niemcami, to trzeba dogadać się z Rosją. Kiedy Beck występuje 5 maja ze swoim idiotycznym przemówieniem w Sejmie, musimy mieć świadomość, że tego samego dnia, 4 i 5 maja, odbywają się specjalne narady, wielokrotne, to nie jest żadna tajemnica, sztabów generalnych francuskiego i angielskiego w Londynie, gdzie Beck przemawia 5 maja, gdzie stwierdzono, pozwólcie Państwo, żebym nie skłamał, gdzie stwierdzono dwie rzeczy. Po pierwsze, Beck przemawia, pali tutaj Polskę. Przypomnę tylko, że Starzeński w swoich pamiętnikach, kiedy jest w Paryżu, został tam wysłany przez Becka na takie rozeznanie, stoi w hotelu i stoi pan sprzątający hall w hotelu i słucha tego przemówienia Becka tłumaczonego na francuski i ten pan sprzątający w holu mówi do pana Starzeńskiego, prawej ręki Becka po francusku, jakie piękne przemówienie, proszę pana, no ale przecież z tego będzie wojna. Pan sprzątający, dobrze to Francuz dobrze rozumiał, do czego to jakby naprawdę nie trzeba być wielkim geopolitykiem, wielkim analitykiem, żeby w tamtych czasach zrozumieć, ku czemu Polska zmierzała. Co nasi sojusznicy kochani, do czego doszli? Po pierwsze w maju, 4-5 maja 1939 roku, po pierwsze nie otwieramy frontu zachodniego, trwamy w defensywie. Po pierwsze, żadne sensacje. I teraz trzeci punkt bardzo ważny, Beck 3 września powiedział, że poprzez wejście Wielkiej Brytanii, uwaga, dobrze Państwo, że siedzicie, poprzez wejście Wielkiej Brytanii do wojny Polska znalazła się w przyzwoitym towarzystwie. To tak jakbym słyszał dzisiejszych naszych władców, że naprawdę my jesteśmy w bardzo, to tak jakbym słyszał profesora Zybertowicza, który 7 lutego, 27 stycznia tego roku rozpoczyna się nawalanka polsko-żydowska, w istocie żydowsko-żydowska, a 7 lutego pan profesor Zybertowicz po posiedzeniu Rady Doradczej pana prezydenta stwierdza, tu cytuję, to są 4 akapity dostępne na stronie prezydenta 7 lutego tego roku, że no z tymi Żydami, z tymi roszczeniami to jest rzeczywiście, kurczę, problem, ale najważniejsze musimy pamiętać o aspektach militarnych. Czyli przede wszystkim alians polsko-amerykański, polsko-żydowski musi być ważny, jest najważniejszy. Musimy jednak skłonić głowę ku temu, żeby być powolnym wobec żądań żydowskich. I 5 maja dnia następnego, Komitet Obrony Imperium, którego wysłannikiem był generał Ironside, który przybył do Polski w lipcu, generał Clayton, następny wysłannik brytyjski był w maju 1939 roku, przyjął oficjalnie postanowienie poświadczające, uwaga, tu cytuję, o niemożności, inability, podjęcia działań na Zachodzie, by wypełnić zobowiązania sojusznicze wobec Polski.
Tutaj zgodzę się z... W ogóle trzeba być skończonym idiotą, żeby w tak trudnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej była Polska, opierać się, tak jak obecni nami rządzący, na tak zwanym offshore balancerze, czyli na mocarstwie morskim. Polska jest państwem kontynentalnym, które ma z jednej strony mocarstwo kontynentalne Niemcy, z drugiej strony następne mocarstwo kontynentalne, którym jest Rosja. Opieranie swojej polityki na offshore balancerze, w tamtym wypadku Wielkiej Brytanii, a dzisiaj Stanach Zjednoczonych, jest skończonym idiotyzmem, ponieważ te państwa mają w ogóle inne cele strategiczne i traktują ten region tylko i wyłącznie jako grę swobodnych sił, tak jak nazwał to Adolf Hitler. One mogą tutaj zrobić cokolwiek w ciągu sekundy sprzedając nas na pięku. Już kończę. I oczywiście, że Wielka Brytania dopiero w kwietniu 1939 roku wprowadziła powszechny obowiązek służby wojskowej, a wtedy miała tylko sześć niecałych dywizji. Jako ciało mogące wpłynąć wojskami lądowymi na jakiekolwiek rozwiązania, było całkowicie nieistotnym. Nie mogło użyć ani floty, bo Bałtyk jest obszarem zamkniętym. Więc naprawdę nie mamy o czym mówić. Przeczytam Państwu już na koniec, bo warto zawsze czytać dobrą literaturę. Przeczytam Państwu tajny raport ambasady amerykańskiej z marca 1931 roku. Osobiście jestem z wykształcenia jestem filologiem języka polskiego. Dawno już przestałem czytać beletrystykę, ona jest w ogóle mnie przestała interesować. Ja w ogóle geopolityki uczę się z tego typu pism. Jest to pismo, tajne pismo ambasady amerykańskiej. Poproszę o troszeczkę czasu. Kiedy będę to czytał, to proszę także odnosić to do dzisiejszych czasów. Chciałbym dzisiaj przeczytać podobne raporty, które są oczywiście pana ambasadora Paula Jonesa dotyczące obecnych elit. Jest to z marzec 1931 roku. Autorem tej notatki jest John Cooper Willey. Skupię się tylko na, tajne charakterystyki wszystkich postaci z polskiego MSZ-u. Coś fenomenalnego. Skupię się, niestety chciałem przeczytać wszystko, ale tutaj nie da rady, więc skupię się tylko na najważniejszych osobach. Bardzo ważne informacje. Józef Beck, pułkownik, czytamy w notatka do Departamentu Stanu. Wiceminister, podsekretarz stanu dla spraw zagranicznych, dyrektor Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w związku z tym kierujący bezpośrednio personelem, niezwykle zdolny i gotów iść do ostatecznych granic, aby przeprowadzić swój punkt widzenia, uważany za dyktatora polskiej polityki zagranicznej od 1926 roku, jako szef gabinetu marszałka Piłsudskiego. Czy, uwaga teraz, to jest fajne. Tu piszą normalnie Amerykanie w sposób expressis verbis, my nie musimy się jakby tam bawić się w jakieś teorie spiskowe. Amerykanie. Beck, czynny w zorganizowaniu swego rodzaju lokalnego zakonu masońskiego, czyli był po prostu jednym z szefów loży masońskiej w Warszawie. Amerykanie o tym wiedzą, co jest niezmiernie, czy to są wszystko informacje wywiadowcze, które mają niezmierny wpływ na to. Na tego faceta mamy haka. Rozwiedziony i żonaty po raz drugi. Rozumie, ale nie mówi po angielsku. W swym nastawieniu do Stanów Zjednoczonych zawsze bardzo przyjazny. Wybitnie zdolny człowiek. Do czego? Słucham? No, to jest dobre pytanie. Każda charakterystyka jest tutaj. Nie, ale czytaj. Każda charakterystyka jest tutaj fenomenalna. Dalej idę. Szkoda, że nie mogę naprawdę przeczytać wszystkich. Ale to 15 września będziesz miał okazję. No. Naprawdę kończ, bo jeszcze jest dwóch prelegentów. Nie, musiałbym przeczytać kilka stron tego, a każda charakterystyka jest fenomenalna. Brawo. Dziękujemy panu Nikt. Dzięki Tomaszu. Dzięki.